to już tak jakby to. Dziękuję. I za chwilę w Łódzkiej Alei Gwiazd zostaną odsłonięte gwiazdy pani Barbary Połomskiej i pana Michała Szewczyka, aktorów Teatru Powszechnego w Łodzi. Ich dorobek artystyczny to ogromny rozdział historii polskiego teatru i polskiego filmu. A oboje przez lata związani z Łódzką Wytwórnią Filmową i świadkowie, współtwórcy Łodzi Filmowej, której 75-lecie obchodzimy w tym roku. Synem jestem pani Basi Połomskiej. Chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi z tej całej sytuacji. Dziękujemy za tą gwiazdę. Mamy tutaj dzisiaj nie może być, bo akurat zdrowie nie pozwala, ale jest z nami tutaj myślami, jest szczęśliwa, bardzo się cieszy i pozdrawia wszystkich Państwa. Więc w imieniu Barbary Połomskiej bardzo dziękuję za tą gwiazdę. To pewnie byśmy... Czy to ten moment teraz? To jest ten doskonały moment. Jak najbardziej zachęcamy tutaj rodzinę do pomocy. Ja się po tym tu położę. My będziemy. I też powolutku prosimy. Za nas tutaj. Przyłóż rękę, wiesz? Twardzie. I na nas popatrzę. I do przodu. Fundatorem gwiazd Barbary Połomskiej Michała Szewczyka jest Teatr Powszechny w Łodzi i to uroczyste odsłonięcie ich jest związane z 75-leciem samego Teatru Powszechnego w Łodzi. I myślę, że są to twórcy, artyści, którzy autentycznie tę Łódź filmową, artystyczną stworzyli.